Nazywam się Robert Przybysławski. Pochodzę z rybnickiej Kuźni, tutaj się wychowałem i spędziłem większość swojego życia. Na stałe związałem się z Zalewem Rybnickim oraz 6. Harcerską Drużyną Żeglarską, gdzie nabyłem wszelkich umiejętności, które wykorzystuję w dotychczasowym życiu. Wiem przez to, jak ważne są organizacje pożytku publicznego, stowarzyszenia, kluby sportowe, które jako radny chciałbym rozwijać. Miejsca takie jak Zalew Rybnicki są niezwykle ważne dla miasta. Są jego wizytówką, miejscem pracy za sprawą rybnickiej elektrowni, miejscem rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców, ale również mogą być miejscem inwestycji tak ważnych dla naszego regionu. Zalew jest ważny nie tylko dla mnie, ale również dla wielu mieszkańców naszego miasta. Za sprawą elektrowni dla jednych jest miejscem pracy, dla innych liczą się jego funkcje rekreacyjne. Jako radny z rozeznaniem możliwości oraz problemów tego miejsca będę dążył do dalszego rozwijania okolicznych terenów. Całoroczna eksploatacja zbiornika wodnego jest możliwa i może być atrakcyjna dla mieszkańca nie tylko w ciepłych miesiącach. Stanowi także ważny punkt wyjścia w dalszej debacie na temat alternatywnych źródeł ciepła dla naszego miasta. Problemem, który co roku trapi Rybnik, jest powracający jak bumerang smog. Wykorzystując dotychczasowe doświadczenia we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami zajmującymi się ochroną środowiska, chciałbym implementować rozsądne rozwiązania proponowane przez aktywistów. To miasto jest naszym wspólnym dobrem. Zadbajmy o nie razem i ponad podziałami. W nadchodzących wyborach zdecydujmy o normalności. Wybierajmy mądrze.